Pierwotnie miałem głosić ten komentarz z diakonem Łukaszem, ale on odmówił. I tak sobie wtedy pomyślałem, że są takie rzeczy w życiu, za które trzeba się zabrać samemu. Jedną z takich najważniejszych rzeczy jest nawrócenie. Nikt za nas się nie nawróci. Pan Jezus mówi o trzech najważniejszych uczynkach, że mamy się modlić nie na pokaz, że mamy pościć nie na pokaz. I kiedy dajemy jałmużnę, nasza prawa ręka nie ma wiedzieć, co czyni lewa. To jest taki radykalizm, że nawet ja sam, kiedy okazuję miłosierdzie, powinienem o tym nie wiedzieć. Chodzi o to, żeby się nie porównywać do innych w czasie Wielkiego Postu. Kto więcej czyta Biblii, kto więcej się modli, kto więcej pości, ale skupić się na swoim własnym nawróceniu. A kiedy się weźmiemy sami za nawrócenie, wtedy i ludzie, którzy żyją koło nas, zaczną się nawracać. Błogosławionego Wielkiego Postu.